Zawartość tych substancji, które znajdują się w korzeniu, mają pozytywny wpływ na organizm człowieka, pomagają w budowaniu tej odporności psychicznej. Po prostu chce się nam żyć, one nas doładowywują. No w niektórych krajach aszfaganda stosowana była dawniej jako afrodyzja. Stąd też myślę, też ogromne zainteresowanie możliwością uprawy aszfagandy w naszych polskich warunkach. Ashwagandha to jest roślina, którą najczęściej spotykamy jako preparat, już taki paraleczniczy. Ma różne właściwości, które są zachwalane. Przede wszystkim regeneruje system nerwowy, i pewnie to wiele osób interesuje. Dziś, w czasach, kiedy żyjemy w dość mocnym stresie, no tak, rzeczywiście można już kupić wiele suplementów, które w swoim składzie zawierają ashwagandę i jest ona poszukiwana, i takie suplementy cieszą się dużym zainteresowaniem, ale też rozwijają się firmy, które jakby są odpowiedzią na zapytania ludzi zainteresowanych. Którzy, jak powiedziałaś, żyją w coraz większym stresie i potrzebują i regenerowania tego systemu nerwowego, systemu odpornościowego bo zapadalność na różnego rodzaju choroby jest bardzo duża, ponieważ system odpornościowy też, zwłaszcza właśnie w takim okresie, jest słaby, więc chodzi o to wzmocnienie i aszwaganda ma taką rolę właśnie spełnić. Wykorzystywana jest jako roślina lecznicza, głównie wykorzystywany jest korzeń aszwagandy. Zawartość tych substancji, które znajdują się w korzeniu, mają pozytywny wpływ na organizm człowieka i wspomagają, jakby, bo to nie jest lek, ale wspomagają leczenie wielu chorób, a teraz już można kupić nawet takie kropelki, które zgodnie z receptą można przyjmować, i one będą pomagać utrzymać nam. Po prostu dobrą kondycję. A Jeszcze powiedz parę słów, skąd ona w ogóle pochodzi, jak do nas trafiła. Jest to roślina klimatu takiego tropikalnego, gorącego. Przywędrowała do nas właśnie z suchych rejonów tego klimatu, z Afryki, Azji i południowej Europy, bo między innymi uprawiana czy spotykana jest na takich dzikich stanowiskach w Hiszpanii, we Włoszech. Także widać niedaleka, ponieważ nasz klimat też się zmienia. Ociepla się to pewnie też te nasze warunki stają się coraz bardziej przyjazne dla rozwoju aszwagandy. stąd też to zainteresowanie i uprawą aszwagandy właśnie w naszych warunkach. A rzeczywiście, jak wspomniałam, pomaga w leczeniu wielu chorób, wpływa nie tylko na polepszenie kondycji układu nerwowego, ale także te witanolidy, które znajdują się w korzeniu, mają i działanie przeciwzapalne, i antybakteryjne, i właśnie pomagają, Przede wszystkim w budowaniu tej odporności zwłaszcza tej odporności psychicznej. także działają na pracę mózgu, również na nasze siły witalne na taką kondycję fizyczną. po prostu chce się nam żyć, tak one nas doładowywują. No w niektórych krajach faganda stosowana była dawniej jako afrodyzja. Być może że i teraz w różnych tego typu preparatach się znajduje. Tak, bo rzeczywiście jest coraz więcej tych preparatów różnego rodzaju właśnie które zawierają ashwagandę, a ponieważ i działa ochronnie na wątrobę i pomaga w obniżeniu cukru we krwi i także na chrząstkę stawową tak trochę ochronnie, bo ona nie może nie leczy, ale właśnie taki ma pozytywny wpływ. Również pomocna jest w z infekcjami, co teraz w tym okresie akurat ma duże znaczenie, z przeziębieniem, grypą. Może również poprawić wiele innych takich narządów, które jakby przestają pracować, jak tarczyca. Rzeczywiście, to jej zastosowanie jest bardzo, bardzo szerokie. Stąd też myślę, też ogromne zainteresowanie możliwością uprawy ashwagandy. W naszych polskich warunkach. To byłoby takie leczenie podwójne, bo z jednej strony ashwaganda jej właściwości, a z drugiej strony uprawa, czyli relaks w ogródku. No właśnie, hortiterapia też ma ogromne znaczenie i na pewno sama w sobie będzie wpływała pozytywnie na nasz układ nerwowy i na nas samych, a dodatkowo jeszcze. I satysfakcja z uprawy w naszych warunkach, bo rzeczywiście ja widziałam, yy, w tym roku pięknie wyglądała, świetnie poradziła sobie z suszą. To są takie pierwsze symptomy, że Aszwagandę możemy uprawiać w naszych polskich warunkach. Kiedy czytałam o aszwagandzie, to tak jedno zdanie mi zapadło w pamięć. Właściwie jest łatwa w uprawie i uprawia się podobnie jak pomidora, podobnie się wysiewa, pikuje, a później do gleby wkopuje. Czy to prawda? To jest troszeczkę może bardziej skomplikowane, ale podobnie rzeczywiście. A poza tym to jest ta sama rodzina, bo to jest rodzina psiankowate, czyli ta sama rodzina, co ziemniak, co pomidor, co oberżyna, co papryka. Wszystkie one, no poza ziemniakiem, tam może są to rośliny, które wymagają raczej ciepłego klimatu. I kiedy jest takie piękne, słoneczne, ciepłe lato, jak to minione, to są dobre warunki dla wzrostu i rozwoju tej aszwagandy. Więc myślę, że jest pewna nadzieja, że będziemy ją u nas uprawiać. A wymagań, jak powiedziałaś, nie ma wielkich, bo wymaga, no byśmy zaczęli od podłoża, to takiej. Bardzo ważne jest, żeby gleba była przepuszczalna, raczej żyzna. W tej glebie żyznej będzie sobie świetnie radziła i w warunkach suszy, no bo wiadomo, że taka gleba też zatrzymuje wodę. I jeżeli by to był piasek, to pewnie by tam było gorzej. Natomiast taka właśnie bardziej żyzna, ale przepuszczalna, bo stagnująca woda nie jest dobra. No i oczywiście nie lubi kwaśnego podłoża, czyli raczej takie w kierunku zasadowego 7,5 do 8, czyli raczej zasadowe. No i oczywiście ta temperatura. Temperatura jest niezwykle istotna. Taki próg optymalny dla aszfagandy to jest 20 do 35 stopni. Akurat takie temperatury mamy. 20 stopni to jest ten czas, kiedy my wysiewamy nasiona, czyli na ten czas jest potrzebna dość wysoka temperatura, bo wysiewamy te nasiona wcześniej, żeby zabezpieczyć w styczniu, lutym, bo mniej więcej na przełomie stycznia, lutego wysiewa się nasiona aszfagandy, i zabezpieczyć 20 stopni, to no albo musi być to szklarenka, albo w takich domowych warunkach utrzymywanie właśnie takiej temperatury, gdzie wysiewamy do skrzynek, no i oczywiście jest niezbędne światło, czyli doświetlanie jest potrzebne, na to by też należało zwrócić uwagę, więc tutaj troszeczkę takie może bardziej skomplikowana jest ta uprawa od pomidora, którego no, już są pierwsze próby, może nie pierwsze, bo już wysiewaliśmy, ja już wysiewałam pracując w ośrodku doradztwa rolniczego bezpośrednio do gruntu pomidory, no ale tak naprawdę to produkuje się je z rozsady i te pozostałe psiankowate, poza tymi ziemniakami, jak już wymieniłam, też produkujemy z rozsady, a tutaj jednak ten etap produkcji jest taki bardziej wymagający i dłuższy, czyli... Przełom stycznia-lutego, wysiewamy nasiona, temperatura 20 stopni, pamiętamy o doświetlaniu, żeby było to światło, i potem przełom kwietnia-maja, jeszcze do szklarni, czyli ta szklarenka jeszcze musi być, po to, żeby się rozbudowała ta bryła korzeniowa. I jak się już rozbuduje ta bryła korzeniowa, jest już po zimnych ogrodnikach, jest już ciepło, no to wtedy możemy wysadzać do gruntu, i przychodzi. Teraz jest tak, że prawie nie ma tej wiosny, tylko od razu są wysokie temperatury, więc wtedy akurat. Będą to temperatury sprzyjające wzrostowi aszwagandy, i myślę, że będzie się dobrze rozwijała. I naprawdę, na podstawie tego lata, mogę stwierdzić to, co widziałam, że ta szwaganda rzeczywiście świetnie sobie poradziła z suszą. Na glebie dobrej, przepuszczalnej, bardzo dobrze wyglądała. Jest nadzieja, że własnym sumptem możemy wyprodukować na własnej działce, może nawet, chociaż jak mówiłem, troszeczkę trudniej jest aniżeli yy, u pozostałych piankowatych, ale możliwe, że to też ulegnie zmianie, może też ten klimat, nawet 2-3 stopnie jak się ociepli, to też będzie ułatwiało uprawę aszwagandy w naszych polskich warunkach. A czy w ogóle w Polsce są słyszałaś o jakichś już takich próbach robienia takich większych upraw aszwagandy dla celów na przykład farmaceutycznych? Czy kosmetologicznych? Tak, z tego co dowiedziałam się na konferencji w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, jest taka Firma, która zajmuje się uprawą na większą skalę, i to jest w okolicach łodzi. Natomiast dystrybutorzy preparatów z ashwagandy znajdują się także na podkarpaciu, no między innymi w Łańcucie. A poza tym, jak powiedziałyśmy już na wstępie, że są suplementy i w każdej aptece możemy kupić preparaty albo ashwagandowe, a jeżeli nie, to z dodatkiem ashwagandy. A gdzie można kupić nasiona ashwagandy, jeśli chcielibyśmy zrobić sobie taką terapię łączoną? Myślę, że jesteśmy w stanie podać. Oczywiście to w konsultacji pewnie trzeba by było z firmą. Ja też jakieś namiary na firmę posiadam. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany, to może się z Anią kontaktować. Natomiast ja myślę, że państwo pewnie większość z nas już bardzo dobrze korzysta z internetu i też kupuje przez internet. Pewnie znajdzie takie nasiona, tylko warto sprawdzić kto to sprzedaje, żeby ten sprzedający był osobą wiarygodną. Tak, no może od razu nie będą nasiona szwagandy dostępne, bo rzeczywiście jest troszkę bardziej jak powiedziałam z Komplikowana ta uprawa. Może nie jest tak ogólnie dostępna, ale myślę, że z czasem będzie dostępna. A Ciekawa roślina. Być może, że będziemy ją też uprawiać w naszych ogródkach, tak jak rumianek, jak mięte, jak inne zioła, które też przecież mają bardzo dobre właściwości lecznicze. Tylko pamiętajmy, że te wszystkie roślinne leki działają znacznie dłużej. Trzeba je dłużej stosować i trzeba tak z sercem do nich podchodzić. Od razu nie zadziałają. Pewnie podobnie jest z ashwagandą, ale były pytania o ashwagandę, więc przedstawiłyśmy Państwu właśnie wszystkie informacje na ten temat. Dziękuję Ci bardzo. I do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia.